Jesteśmy, szanowni państwo, w takich pięknych okolicznościach przyrody, jak mówił klasyk, na trasie szlaku Nordic Walking przygotowanego przez Bielsko-Podlaską Lokalną Grupę Działania w ramach projektu współpracy. Taki projekt współpracy realizujemy z dwoma lokalnymi grupami z Polski i jedną lokalną grupą działania z Niemiec. Wymieniamy się doświadczeniami, przygotowujemy te rzeczy, które są już w tamtych lokalnych grupach działania zrobione w ramach realizacji ich lokalnych strategii rozwoju. A my pokazujemy to, co mamy najlepsze i tamte trzy lokalne grupy działania mogą od nas pobrać nasze doświadczenia i to, jak przygotowaliśmy ofertę dla turystów u nas na naszym terenie. Obecnie, tak jak wspomniałem, jesteśmy na nowo utworzonym jednym z 19 szlaków Nordic Walking. Takie szlaki Nordic Walking w ilości ponad 300 km są już oznakowane na terenie działania Bielsko-Podlaskiej Lokalnej Grupy Działania, czyli na terenie 19 samorządów powiatu bielskiego. Za nami w tle stoi przygotowana również dla turystów wiata odpoczynkowa, gdzie każdy, kto będzie chciał przejść naszą trasę, będzie mógł przy tej wiacie odpocząć, zregenerować siły, coś zjeść. Również nie zapomnieliśmy o tym, aby wszystko to, co zostanie skonsumowane w opakowaniach, mogło się znaleźć w koszach na śmieci, żeby tych pięknych naszych tras i krajobrazu nie zaśmiecać niczym, co powodowałoby później utrudnienia dla innych użytkowników. To są trasy, na których mogą się poruszać wszyscy, którzy choć trochę znają, a jeżeli nie znają zasad funkcjonowania i sportu Nordic Walking, to mogą zapoznać się również z umiejętnościami, jak dobrze zacząć chodzić z kijkami, jakie kijki dobre dobrać do swojego wzrostu, budowy ciała. To wszystko przygotowaliśmy również w materiałach informacyjno-promocyjnych, które będziemy już za chwilę rozdawać do samorządów. One będą bezpłatne. Każdy z mieszkańców, potencjalnych turystów będzie mógł sobie takie mapy poglądowe pobrać, zapoznać się z nimi. Na tych mapach są przygotowane, oczywiście wyznaczone i wytyczone trasy. W terenie również będzie można pokazać, jak to doskonale wygląda. Taki system znakowania tras. Zrobiliśmy już trzeci na naszych szlakach turystycznych. Przypomnę, że pierwszy był na szlaku wodnym, drugi na szlakach rowerowych i teraz takim samym systemem numerycznym, który zaciągnęliśmy z lokalnych grup działania z Belgii, z poprzedniego okresu programowania. Tym systemem numerycznym również oznakowaliśmy te szlaki Nordic Walking i każdy, kto będzie chciał, będzie mógł sobie po tych trasach już przejść. Całe funkcjonowanie i to, czym zajmuje się lokalna grupa działania nasza, jest skupione na tym, aby pokazać ten nasz obszar powiatu bielskiego, 19 gmin samorządu powiatu bielskiego, pokazać jako bardzo dobry obszar turystyczny, że każdy potencjalny turysta może sobie znaleźć tutaj coś fajnego, coś przyjemnego, może sam sobie stworzyć dobrą dla siebie ofertę, czyli wybrać albo jazdę rowerem po wyznaczonych przez nas szlakach, albo oczywiście pochodzić z kijkami, również będzie mógł jak najbardziej popływać sobie kajakiem po wyznaczonych trasach. W ramach również tego projektu współpracy będziemy realizować szlak kulinarny, więc jeżeli ktoś zmęczy się na trasie, to również będzie mógł sobie odpocząć w wyznaczonej przez nas, czy proponowanej przez nas restauracji, gospodarstwie agroturystycznym, hotelu, który będzie tak jak firmowany przez nas i że tam będą podawane potrawy lokalne, wytworzone z produktów z naszego terenu. To wszystko będzie łączyło się w ten jeden taki wspólny zakres turystyczny i będzie tworzył jak najlepszą ofertę turystyczną dla wszystkich potencjalnych, którzy będą chcieli tutaj przyjechać. Po prostu chwalimy swoje, to co mamy najlepsze, to co mamy jeszcze nieodkryte, będziemy odkrywać. Powiem tylko państwu, że przed nami, jak uda nam się to wszystko skończyć, to mamy już kolejny pomysł, bo przecież na naszym terenie bardzo aktywnie uczestniczą, funkcjonują prywatne stadniny koni, więc to też przed nami, więc kolejny element turystyki, który będzie mógł być u nas tutaj realizowany.